Księżyc. Kiedyś jeden z astronautów nazwał go tak zniszczonym i bez życia, że bardzo odróżniał się na tle pięknej Ziemi, tętniącej życiem. To twierdzenie wiele osób zastanowiło. Czy przypadkiem na Księżycu kiedyś nie istniała cywilizacja, a ślady zniszczeń, kratery, nie są śladami jakiegoś potężnego konfliktu, który miał tam miejsce i odebrał życie tej cywilizacji? W 1837 roku szkocki naukowiec Thomas Dark wpadł na bardzo kontrowersyjny pomysł. Bardzo kontrowersyjny pomysł. Zbudować wielki, wielokilometrowy trójkąt lub elipsę na Syberii lub w jakimkolwiek innym kraju. Obliczył, że w naszym Układzie Słonecznym żyje około 22 miliardów kosmitów, z czego 4 miliardy na Księżycu. Ale jak Dark doszedł do tych liczb? W Anglii na milę kwadratową przypadało wówczas średnio 280 osób, a naukowiec uważał, że na każdej powierzchni we wszechświecie jest życie, ponieważ sądził, że niemożliwe, że Bóg stworzył tak ogromną przestrzeń bez istot, które mogłyby ją podziwiać. Naturalnie więc sądził, że poza Ziemią występuje ilość osób z taką samą gęstością zaludnienia jak na przykład w Anglii. Więc od komet i asteroid po pierścienie Saturna, gdybyś wiedział, jak coś jest duże, mógłbyś zgadnąć, ile istot tam żyje. Tak więc Jowisz byłby najbardziej zaludnionym obiektem w Układzie Słonecznym. Najmniej zaludniona byłaby Vesta, druga co do wielkości asteroida w pasie asteroid z zaledwie 64 milionami. A jeśli uważasz, że wodospady i zachody Słońca na Ziemi są niesamowite, naukowiec obiecuje, że będziesz zaskoczony tym, co zobaczysz na innych planetach. Co myśleć o planecie, która wypełnia 20 część nieba i jest otoczona ogromnymi pierścieniami w szybkim ruchu, rozsiewając poświaty na całe niebo. Takie widoki czekają nas poza Ziemią. Także możliwość doświadczenia stanu nieważkości i ujrzenia tak wielu niesamowitych miejsc. Naukowiec uważa, że kosmos oferuje nam tak wiele, że nie ma szans, by Bóg sprawił, że te miejsca się po prostu marnują i że my kiedyś też ich nie doświadczymy, czy za życia, czy już po nim. Można by pomyśleć, że życie na innych światach może być trudne, ale Dark zapewnia nas, że są one zorganizowane podobnie jak Ziemia, z górami, dolinami itd. W szczególności Księżyc ma ogromną różnorodność wzniesień i zagłębień. Oczywiście nie wszystko jest dokładnie takie same, ale to właśnie jest piękne. Różnorodność i niezwykłość. Bóg zapewnia również atmosfery w innych ciałach planetarnych, ale nie mamy powodu, by sądzić, że są one dokładnie podobne do naszych. Na przykład atmosfera Marsa jest gęstsza niż nasza, co nadaje planecie piękny czerwony odcień. W rzeczywistości jest mniej gęsta. Inne mogą być tak rozrzedzone, że gaz, który się na nich unosi, może przynieść nam stan ekscytacji, wielkiej radości, jaka na Ziemi jest bardzo trudno dostępna. Innym naukowcem, który twierdził, że nie jesteśmy sami w naszym Układzie Słonecznym, był John Herschel, który twierdził, że istnieje nie tylko życie na wszystkich planetach, ale także na Słońcu. Ta oślepiająca poświata, którą widzimy, jest po prostu świetlistą atmosferą, która ukrywa skalistą powierzchnię tętniącą życiem. The New York Sun opublikował zaskakującą historię. Astronom John Herschel wzniósł ogromny teleskop w Afryce Południowej. Także mógł on powiększyć ciała niebieskie 42 tysiące razy, a kiedy wskazał na Księżyc, zobaczył coś niesamowitego. To od tego czasu historie o tym, że Księżyc jest tworem demonicznym, nabrały większego rozgłosu. To, co bowiem tam ujrzał, jest niepokojące. Najpierw jednak zobaczył tajemnicze zwierzęta, które łączyły cechy ludzi i zwierząt. Opisał je jako stworzenia wielkości kozy z niebieską skórą i rogiem na szczycie głowy. Parę dni później nastąpił nieoczekiwany zwrot. Herschel wyznał, że widział na Księżycu wyjątkowo wysokich ludzi z krótkimi lśniącymi włosami w kolorze miedzi i skrzydłami złożonymi z cienkiej błony. Widział też gigantyczne szafirowe piramidy. Nostradamus na 2022 rok zapowiada, że w Polsce stanie się coś strasznego. Link do filmiku na ten temat w opisie. Philip James Corso, obrońca kraju, bohater drugiego konfliktu światowego, jeden z najbardziej wpływowych pracowników władz USA. Przez całą swoją karierę w ochronie ludzi był znany jako człowiek wielkiej odwagi i prawdy. Przez kilka lat pracował i zajmował się bezpieczeństwem narodowym w USA. Z natury swojej pracy Philip Corso znał wiele sekretów amerykańskiego rządu. Od 1961 roku Philip Corso pracował kilkukrotnie w tajnym wydziale w USA,
który był odpowiedzialny za zachowanie licznych fragmentów statku, który spadł z nieba w Roswell. Do jego obowiązków należało zapobieganie ujawnieniu tajemnic związanych z incydentem w Roswell. Jedną z tych tajemnic strzeżonych przez rząd amerykański są wydarzenia związane z tajemniczym incydentem, który miał miejsce w lipcu 1947 roku. W tym czasie Philip Corso przebywał w Roswell jako inspektor i był jednym z pierwszych, którzy znaleźli się na miejscu, gdzie spadł tajemniczy statek. Wydarzenia, których był świadkiem, Corso opisał w swojej książce Dzień po Roswell, która zawiera również inne informacje, które zebrał z różnych dokumentów. 6 lipca 1947 roku Philip Corso przybył na miejsce tajemniczych wydarzeń w Roswell. W niewielkim zagłębieniu obok UFO odkrył małą kapsułę o długości około 1,5 metra, w której znajdował się przedstawiciel pozaziemskiej cywilizacji. Jednak nie było w nim ani odrobiny życia. UFO spadło kilka kilometrów od amerykańskiej bazy numer 509, znajdującej się w pobliżu Roswell w kwaterze głównej Nowego Meksyku. Philip Corso bardzo zainteresował się stworzeniem w kapsule i zaczął jego analizę. Obcy leżał w lepkiej, jasno-niebieskiej cieczy, która przypominała galaretowate paliwo do silników wysokoprężnych. Ta istota była bardzo dziwna, bardzo niska i wątła. Nie przypominała jednak człowieka za bardzo, ujawnia Philip. Stworzenie miało zaledwie 1 metr i 20 cm wzrostu i trochę przypominało człowieka, ale miało wiele różnic. Ręce i stopy były bardzo cienkie, a ręce miały tylko 4 palce, nie było kciuka. Na dość wątłym ciele wyróżniała się ogromna głowa, która swoim kształtem przypominała żarówkę. Broda była ledwo zauważalna. Analizując stworzenie, nie mogłem powstrzymać lęku, chociaż nie do końca rozumiałem, czego powinienem się obawiać, mówi Philip. Mimo to Philip jako pierwszy odważył się podnieść pokrywę kapsuły i przyjrzeć się bliżej obcemu. Skóra stworzenia była szara, ale Philip uważa, że nie mogła to być skóra, ale jakiś rodzaj ultracienkiego materiału, który niezwykle ciasno owinął obcego. Ogromne oczy w kształcie migdałów, całkowicie pozbawione źrenic, znajdowały się na głowie nieco pod kątem. Malutki nos ledwo wystawał z powierzchni twarzy i składał się z samych nozdrzy. Nostradamus na 2022 rok zapowiada, że w Polsce stanie się coś strasznego. Link do filmiku na ten temat w opisie.